Cześć z tej strony Pudy Ninja. Sezon 13 już za nami emocji co nie miara. W komentarzach wręcz szaleliście na punkcie ostatecznej walki kola z czaszkoksiężnikiem i fakt była świetna. W dzisiejszym materiale powiemy sobie, co powinno być lub co chcielibyśmy zobaczyć w kolejnym, czyli już 14 sezonie Ninjago. Damy radę wbić 1000 łapek pod tym filmem. Zanim jeszcze zaczniemy, to chcę przypomnieć o playliście Ninjago Sezon 14, która znajduje się na moim kanale. Znajdziecie tam wszystkie informacje i newsy dotyczące nadchodzącego sezonu. Kliknijcie w kartę w prawym górnym rogu, by ją zobaczyć. Adrian fajnie by było, jakby w 14 sezonie ninja znów się rozdzielili. Ten motyw jest świetny. Fakt podział drużyny na dwie grupy nadaje charakteru całej fabule i wszelkim wątkom pobocznym. Więcej się dzieje, twórcy mają szersze pole do popisu, więc i my, widzowie, nie nudzimy się podczas oglądania. W końcu jedna strona, jak i druga, może brać udział w zupełnie innych starciach i znajdować się w kompletnie odmiennych miejscach. Taki podział był już zastosowany kilka razy. W sezonie 9, gdzie Lloyd z niją zostali w ninjago, a pozostała część drużyny musiała radzić sobie w krainie Oni i Smoków. Później taki motyw pojawił się też w sezonie 11, 12 i finalnie w 13. Choć w tym ostatnim w nieco zmienionej formie, bowiem ninja byli w bardzo podobnych klimatycznie miejscówkach, a nie jak do tej pory bywało, w całkowicie innych. Niemniej jednak, jak już wspomniałem. Nie mamy nic przeciwko temu, by taki format pojawił się po raz kolejny. Piorun game. Na dziesięciolecie dwa rozdziały, dżungli i wody, byłoby super. Według mnie fajnie się tu łączy i właśnie na takiej zasadzie mógłby nastąpić podział drużyny, o którym przed chwilą rozmawialiśmy. Z jednej strony Nia, przykładowo z Jayem na oceanie, a z drugiej Lloyd i pozostali zagubieni w dżungli. Można byłoby też zrobić to w formie sezonu 11, gdzie faktycznie 16 odcinków zostało podzielone na dwie części: Rozdział ognia i lodu. Kotlet schabowy. Super by było, gdyby kontynuowali coś o tajnikach Spindjitsu. Wersji Spindjitsu jest już tak dużo, że idzie się w nich wszystkich pogubić. Ja osobiście nie jestem za tym, by powstawały kolejne, lecz bardziej za tym, by ninja zaczęli korzystać z tych, które już znają. Ale pojawiło się kilka komentarzy, takich jak właśnie ten, więc zdecydowałem, że warto o tym wspomnieć w filmie. Lego według Kacpra. Fajnie by było, gdyby Pytor mieszkał na tej wyspie w 14 sezonie. Oczywiście chodzi tutaj o dżunglę, w której najprawdopodobniej będą rozgrywały się wszystkie wydarzenia. Ja chciałbym, aby sezon 14 miał jakieś powiązanie z białymi szkieletami oraz pytorem. I głównym bohaterem byłaby Nia. Pytor to świetna postać, która jest lubiana przez większą ilość osób, niż mogłoby się wydawać. Nie dziwię się, że chcielibyście zobaczyć go jeszcze choć raz w tym serialu. Co do Niej jako głównej bohaterki, raczej tak nie będzie. Wszystko, co do tej pory widzieliśmy, wskazuje raczej na to, że znów będzie to sezon Lloyda. Keeper. W czternastym sezonie chciałbym zobaczyć przede wszystkim intro w stylu z sezonów 1-7 do przedstawienie postaci. O tak! To nie tęskni za tymi intrami. I przed intrem przedstawienie, co było w poprzednim odcinku. Tych podsumowań bardzo mi brakuje. Jeśli odcinki pojawiają się z jakimś odstępem, przykładowo tygodniowym lub dwutygodniowym, to fajnie było sobie w kilka sekund przypomnieć najważniejsze wydarzenia z poprzednich odcinków. Niestety, ale to kolejna zmiana na minus, którą wprowadził sezon 8. Tak. Klockowy sidleniuch. Fajnie by było, gdyby sezon 14 był o Zeynie i byłoby pokazane jak zginął ojciec Zeyna. Jak już wcześniej wspomniałem, najbardziej prawdopodobną opcją na chwilę obecną jest to, że sezon będzie należał do Lloyda. Ale trzymam kciuki za to, by w przyszłych sezonach pojawiło się coś jeszcze o tym Nindroidzie, bo ma on mnóstwo wątków, które można byłoby ciekawie rozwinąć. Quarcy Ninja. Ja chciałbym sezon 14 o Nii albo Lloydzie. No to raczej Twe życzenie się spełni. Arbuzek 200. W 14. sezonie fajnie byłoby zobaczyć jak ninja udają się do labiryntu Hiroshiego, by uratować borga. Fajnie, że wtrąciłeś do tego borga. Ja tę postać lubię i uważam za bardzo interesującą. Aczkolwiek co do labiryntu Hiroshiego, ja mimo wszystko mam nadzieję, że tak nie będzie i że ninja trafią do zupełnie innej dżungli. Do miejsca, w którym nie mieli okazji być jeszcze ani razu. Wiąże się z tym bezpośrednio komentarz Kawixa. Chcę zobaczyć w 14. sezonie coś nowego. Nic z krainy Ninjago, bo o niej wiemy już wszystko. Oj tak, Krain jest 16 i jeszcze nie wszystkie zostały wykorzystane, więc śmiało można przenieść się w 14 sezonie do jednej z nich, żeby umieścić tam główne wydarzenia. Nikola Chciałabym wreszcie zobaczyć ceremonię taką jakby ślubu Nii i Jaya. Z tym związkiem było wiele nieporozumień i dopiero gdzieś w ostatnim czasie wszystko stało się bardziej jasne i klarowne. Ale fakt, taka ceremonia sprawiłaby, że nikt nie miałby już do nich żadnych wątpliwości. Klockowy ety. Ja bym chciał, by w czternastym sezonie ninja rozbili się w dżungli i przypadkowo wtargnęli na tereny wrogów, którzy są sługami Klausa. Ninja odkryliby, że jest on kupcem Venge Stone i chciał z niego stworzyć mroczne demony. Ciekawe, Klaus był dość mądry i inteligentny, więc w sumie pasowałaby do niego rola głównego antagonisty. Niemniej jednak wątpię by był przywódcą rdzennego plemienia przeciwników ninja, o których niedawno dowiedzieliśmy się. Nie pasuje to do niego. W końcu on to bardziej w klimaty magii odchodzi. Evolution Reek. Moja teoria na pierwszy odcinek 14. sezonu. Ninja wracają z królestwa Shintaro i podczas powrotu spotykają jakieś niebezpieczeństwo. Ich statek rozbija się o wybrzeże wyspy, a tubylcy chcą ich aresztować, gdyż uważają ich za intruzów. To jedna z bardziej realnych teorii i tak faktycznie może być. Choć ja też rozważałem, i to nawet na filmach, teorie dotyczącą tego, że ninja celowo udadzą się do tej dżungli, że będą poszukiwać tam jakiegoś artefaktu lub osoby bardzo dla nich ważnej. Jonka, ja chciałbym zobaczyć Akitę, bo według mnie twórcy sugerowali w ostatnim odcinku 11 sezonu, że ona i Lloyd jeszcze kiedyś się spotkają. Akita to fajna postać, szczególnie ze względu na swoją niezwykłą umiejętność przekształcenia się w zwierzęta, ale twórcy nie mają w zwyczaju wracać do tych krain, w których ninja już byli. Wątpię po prostu, że powróci już w 14 sezonie. Później, owszem, jak najbardziej, ale wydaje mi się, że teraz jest jeszcze odrobinkę za wcześnie. Na sam koniec chciałbym przypomnieć Wam o innych filmach na temat 14 sezonu Ninjago z mojego kanału. Jeśli interesuje Was temat nowego sezonu, to polecam obejrzeć materiał o wrogach, zestawach, figurce Lloyda, czy też mój fanowski zwiastun. Link w opisie oraz w karcie w prawym górnym rogu. To już wszystko na dziś. Napiszcie koniecznie w komentarzu, czego jeszcze Wy oczekujecie od 14 sezonu Ninjago. A jeśli odcinek Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji. Trzymajcie się, do zobaczenia.